W końcu się udało, słuchajcie, wyrwać na chwilę. Lecę na ryby. Tym razem nie będzie to spinning. Postaram się dobrać do wiosennych płotek. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy za parę godzin. Lecimy. Niestety, słuchajcie, żeby dojechać do tego Antoniewa, trzeba postać na dwóch wahadełkach. Jak znacie, można się tam przebić trochę przez las, ale nie każdy zna. Więc niestety trzeba chwilę poczekać, ale co się nie robi dla ryb. Co, udało się dojechać po małych przeszkodach. Jesteśmy. Dotarła, zobaczcie, ekipa z Centrum Wędkarstwa. Siemano, Piotrek. Siema, siema. Dawno się nie widzieliśmy. Tak, dawno nie byliśmy na rybach razem. Jest i Wąski, ekipa Wąskiego. Mocno się zbroją. To oni mnie tu dzisiaj namówili. Mówią, że ryby biorą. Grube ryby. Tydzień temu byliśmy, no to tak jak gadaliśmy, to były ładne płocie, nie? Takie tam największą 38 mieliśmy. No to tu piękna ryba, ta wiosenna płoć. Taki parę tych 30, wszystko, no to zobaczymy. Był minus w nocy, tam dwie noce teraz, ale no... Musimy zrobić tak, żeby je złowić. Zobaczcie, pełne torby z Centrum Wędkarstwa nabrane. Oni tutaj chcą grubo nęcić. Opowiadaj, Bartuś. Nie mogę ci zdradzać wszystkich sekretów? No zobaczcie, wszystko ma zakryte. Wszystko zamknięte, zakryte, nie chcę nic powiedzieć. Tacy są. No dobra, no to nie będę tutaj odkrywał waszych tajemnic. Przyjdę, jak już zaczniecie nęcić, łowić. Chwilę pogadamy. Biorę się do roboty. Widzę, że tam ktoś łowi. Tutaj jesteśmy na kanale noteckim w Antoniewie. Tak jak już wam tutaj po drodze mówiłem, niestety dojazd jest bardzo utrudniony, ale idzie dojechać. Trzeba parę wahadełek tutaj po drodze zaliczyć, żeby dojechać na ryby, ale jak to mówię, co się nie robi dla ryb. Pogoda jest, panie, nie ma. Pogoda jest, tak, ociepliło się, nie ma mrozu. Także będziemy próbować. Woda płynie, ryby podobno są. Piotr obiecał. No, ryby. Były, na pewno były, nie? Na pewno były. Czy będą? No. Dowiecie się już za parę minut. Lecimy z tematem. Słuchajcie, to co dzisiaj wrzucam, to mam 4 kg gliny wiążącej, pieczywko czerwone, nowa Super Roach Heavy, do tego dam pół paczki Gold Pro Black. Tutaj już mam na sucho wsypane, zaraz będę to domaczał i biorę się za robotę. Co, chłopaki jednak się przełamali, opowiedzą. Tak, coś więcej? Właśnie skończyliśmy robić towar. Powiem wam, że przygotowali się bardzo profesjonalnie. Wszystko przez sito, wszystko domoczone. Jestem z was bardzo dumny, że dajecie taki przykład i... Tylko chodziło o elementy, składniki, że nie były pokazywane. Nie no, to żaden problem. Zaletę, jaką wykorzystaliśmy, to tak, pół na pół. Po pół kilograma z każdego. Mamy nowego Federa, mamy nową płoć Heavy. Widzę, że dodali trochę konopi, dodali trochę pieczywa. Trochę konopi, pieczywo. Ogólnie łącznie tak zanęty, bo to na, my sobie na dwójkę robimy tą całość, no to na samej zanęty jest tylko kilogram na nas dwóch. Weźmy nam taka mieszanka, to jest bez gliny. Tak, to jest sama zanęta, to jest z dodatkami. Sama zanęta z dodatkami. Fajna, tutaj, jasna wyszła, widzę, nie? Pieczywka mamy... troszkę, bo może jadzie już powinny też w tym czasie gdzieś tam nieść. Tutaj mamy zanęty z gliną. A jaką proporcję tu zrobiliście? 4 kg gliny? Na, tak, tak, na, tu, na niecały, na tak 0,7 kg zanęty, powiedzmy. Nie? Czyli powiedzmy, że 4 do 1. No, tu mamy osobną odsypaną, sobie będziemy to mieszali jeszcze do koszyków tak razem. Nie? Widziałem, to, że samą wiążącą daliście glinę, tak, nie? Tak, tak, tak. No, jeszcze tego, sobie, to, jeszcze do, sobie mamy... skleiliśmy to kulerem. O, też, proszę. Nie? Zobaczcie, przygotowali. Mają Jokersa, mają ochotkę, no. Nie ma lipy. Wszystko właśnie tym kulerem sklejone jeszcze, żeby tak troszkę te kule postały, bo jest dosyć duży uciąg nawet dzisiaj. Płynie ta woda, no dobra, a jakieś wstępne nęcenie będziecie robić? Tak, no my tutaj i tak jest blisko, to my sobie nie koszykami, tylko zrobimy normalnie kule, tak jak pod spławiki, zawsze sobie z ręki. Nęcimy z ręki, okay. Bo
tam, nie wiem, 4-5 na osobę. Kurde. Na pierwsze nęcenie. Tak, i potem tylko już małutkie koszyczki sobie tam regularnie dosypujemy. Nie? No dobra, to co, powodzonka, idę zaraz swoje mieszać. Do boju. No to co, słuchajcie, próbuję się dobrać do tych grubych płoci. Zrobiłem naszą nową zanętę Heavy Roach. Uważam, że jest bardzo fajna frakcja, trochę grubsza, dobrze pachnąca. Żeby ona nie była zbyt jasna, dodałem Gold Pro Black, które jest uniwersalne na wszystkie ryby. Garstka pieczywa czerwonego, które myślę, że spowoduje, że te płotki, ewentualnie jakieś jazie się zakręcą. Tyle wyszło zanęty. Zrobiłem samą glinę wiążącą. I tutaj myślę, zrobię sobie pierwsze nęcenie. Dam raz, dwa, trzy, 4 litry gliny, litr i półtora. Półtora litra zanęty. Z tego ulepię kilka dużych kul na wstępne nęcenie. To wyjdzie taki fajny, naturalny, brązowy kolor. Będzie to tęgie, ale nie będzie mocno klejące, więc się rozpadnie na dnie, zrobi dywan. Taki mam zamysł, duże kule. Tutaj dam garsteczkę pinki i trochę jokersa. Natomiast do kubka naszykowałem sobie samą glinę wiążącą, którą domoczyłem. Dokleiłem betonitem, dodałem pinkę, dodałem 200 g jokersa i podam z kubka centralnie w punkt. Myślę, że z 5 takich kul. I zobaczymy, powinny ryby się zameldować od razu. A jak będzie, przekonamy się za chwilę. Proste nęcenie zawsze jest skuteczne, tym bardziej na wiosnę, gdzie te ryby jeszcze takie mogą być ospałe. Mamy spory uciąg, między 4 a 5 gram spławik. Później Wam też pokażę zestaw. Biorę się za robotę. Widziałem, że tu profeska jest pełną parą. Nie, no jeszcze sobie. Piotr ma przyszykowane, czyli no to, pod drugi brzeg, tak? No tak jak mówiliśmy, no to czekaj, wyjdę sobie na bok. By się nie przewrócić. Ktoś miał hit na filmie, jakby tak, jakby płynął. No tak jak mówiliśmy, no to tam samej zanęty z tą gliną to jest 5 kulek plus 3 takie jokersa, nie? Z ziemią zmieszane. No i tak tutaj jest blisko, to pod drugi brzeg sobie tak z ręki, a potem koszyczki. Czyli robicie najpierw sobie ślad, a później ustawiacie rybę w punkt. Ma się tą rękę. Bartuś tutaj profesjonalnie klei, żeby się nie rozpadły. Tak, dokleja. I też z rączki? Też z ręki. Może pokażę Ci zestaw. Dobra. No właśnie, bo chłopaki łowią federem. W moim przypadku wygląda to tak. Jakbyś go na rękę zestaw położył, by było widać. To jest po prostu agrafka, stoper, przypon. A, czyli nie ma żadnej feder gumy, nic? Nic takiego i haczyk 020. Haczyk numer 20, zobaczcie. Bardzo delikatny. A przypon jakiej grubości? 0,10? Dokładnie, 0,10. Czyli nie ma żadnej skrętki? Nie ma nic. Jest prościutki zestaw, tak jak się kiedyś łowiło. I bardzo ładnie to coś wygląda, proszę. Nic się nie plącze. To się okaże za chwilę. Sprawdzam. No dobra, do roboty. Moje kule dosyć tęgie. Te do kubka bardzo doklejone. Z większą ilością robactwa. Łowię 13-metrową tyczką. Naszym TTX-em, który się sprawdza praktycznie w większości wód. No i próbujemy. Zobaczcie, po nęceniu od razu branie. Ale niestety spadło. Zawołałeś mnie do nagrywania, a tu jedna ochoteczka to jest tam, wiesz, już ledwo tylko... Czyli ryby są. Aż się trzęsę, co będzie u mnie. Nie, no wiesz, to jest ten haczyk 20, taki mały, już po ochotce, nie? Załóż pinkę. Zrobimy z tematem, duże kule, tak jak Wam mówiłem, 8 dużych kul. Co zawsze ważne, na płynącej wodzie starajcie się rzucać trochę w górę, bo ten zestaw będzie Wam się przesuwał, żeby się nie okazało, że zanęcicie sobie i nie dacie rady dopłynąć do miejsca, gdzie są kule. Więc ja daję zawsze trochę w lewo.
ma być rozrzucone. Powinno się zaraz rozpaść. Cel jest. W kosza musiałeś grać kiedyś. A, ostatnio grałem. Tak, pozdrawiam ekipę koszykarzy. Koszykową to z Fidela. Tak, koszykową, federową, sławikową. To kubka. Takie intensywne. Pinka, Jokers. Sklejona mocno glina. Ma za zadanie postać. Trochę dłużej. To podaje centralnie punkt. Zobaczę, jak będą ryby reagować. Może się okazać, że nie będą chciały do nęcania, więc trzeba podać na tyle dużo towaru, żeby na początek zatrzymać jakieś stado i później kombinować już z nętą, z gruntem. Tak będzie, zaraz się przekonamy. Haczyk na razie zaczynam od jednego rubisa w kolorze ochotki, zestaw 4 gramy. Gruby krąb wyjechał. Zadanie jeszcze na razie delikatne, ale to tylko przypuszczenie. Na razie drobne ryby, ale cały czas. Ważne, żeby pinka była świeża. Próbuję dołożyć teraz ochotkę. Zobaczcie, dołożyłem ochotkę i nie ma takiego brania jak na pinkę. No? A ruskie sandacze też się liczą? Oczywiście, czyli jazgasz? Tak. Ryba to ryba, o, jest branie. Popatrzcie na Federa, też coś nie zbrają. O, jest lepsza płotka. Jedna pinka, jedna ochotka. Jednak jak na razie sam rubis jest w porządku, założył dwa. Co to z tego wyjdzie? Dwa rubisy. Fajna rybka, co? To wzęga, nie? No, ale jaka lufa. Się łowi, nie? Zobaczcie, co tu wąski wyprawia. Niesamowite rybę złowił. Jak to się stało? Jak do tego doszło, nie wiem.
Super, bardzo fajna. Fajna ryba. Naprawdę super, gratuluję. Masz miarę? Ja to mam rozłożoną. Piękna ryba. Dwa, trzy luźne robaczki. Co na haczyk? Ochotka? No teraz sobie ten, teraz jedną ochotkę i jedna pinka. O, czyli cieniutko cały czas. Pod drugi brzeg, tak jak mówiliśmy. Brania bardzo delikatne, nie? No bardzo, bardzo. Takie minimalne w ogóle. Słuchajcie, wąski się tu rozkręca. Widziałem, fajne branie miał. Co to będzie? No gruba pociura, szefie. No znowu wzdręga. Co ty tam dajesz, że te wzdręgi łowisz? Pokaż ją tutaj. Lubisz? Dokładnie. Tajna broń. Od wąskiego. Teraz może nie być. Wiesz co? Troszeczkę za blisko rzuciłem. Czyli musi być w samych trzcinach? Nie, nie, nie. No pół metra dałem bliżej. Wąski znowu atakuje. Gruba pociura. Patrzcie. Nie ma skrupułów nad Piotrkiem. Został zamknięty. Piotruś. No, oszukałeś mnie. Zabrałeś minutę. Ale czemu ja? To wąski. Wąski łowi. Zobaczcie, wąski z dostawą do domu. Brawo ty. Wąski, co powiesz? Jak się czujesz? Targają to emocje? Jak szatanem. Ach, takie płocie to lubimy, nie? No nie są to jeszcze jakieś duże. Ale ładne. Ale czekamy na te większe. Może dokładnie wejdą. Patrzcie Piotra, co tu wyprawia. Piękne pociurki. On uratowany, chociaż jakaś normalna w końcu. Ładna ryba. No, zjadła, widzę, haczyk 20. I wszystko na ciasto. Na ciasto? Tak. Na kaszka manna. Kaszka manna. Ja się ładnie tutaj pokaż. Zobaczcie, piękna płódź wesenna. No. Na też feder taka też się 30, uda. 30 może mieć tak. Też. Piękna pociurka. No i zadowolony łowca, nie? A już miałem sprzedawać wszystko. Już wszystko? Szło, no. A jednak, jedna płoć uratowała życie. Zobaczcie, kolejna gruba płoć, wiosenna. W sensie gruba, niewielka. Pokażę wam zestaw, na jaki łowię. Po kolei. W zasadzie to rozłożyłem dwa topy sobie. Ten mi się tutaj najbardziej sprawdza. Spławik 4 gramy na metalowym kilu. Główne obciążenie zablokowane na oliwce 3 gramowej. Tu pod tym mamy 6 śrucin.
Do tego mamy jedną śrucinę około 20 cm, kolejną śrucinę około 20 cm plus krętlik do szybkiej wymiany przyponu. Przypon 30 cm, haczyk numer 18. Zestaw jest przygruntowany o pół przyponu, czyli o jakieś 10 cm. Przytrzymuje ten zestaw, zaraz wam pokażemy. Na haczyk najlepiej sprawdza się jedna pinka Rubis i do tego jedna, dwie ochotki. Ten zestaw nie może za szybko płynąć, trzeba spowalniać ten nurt, żeby ta przynęta w miarę naturalnie wyglądała. Ryby są trudne, bo grymaszą. Ta pogoda spowodowała, że chyba się ochłodziła woda. Jesteśmy pierwszy dzień po przymrozkach, no ale łowić się da, coś tam łowimy, kilka fajnych ryb już jest, nie są to może jakieś olbrzymy, o, zestaw jest przytrzymany, o, ryba mała, ale słuchajcie, zmieniłem zestaw, zaraz wam też powiem. Niestety na te 4 gramy spławik ciężko były widoczne brania. Wymieniłem zestaw na 2-gramową bombkę na metalowej antence. Zestawy oczywiście od Mikołaja Dudka, którego serdecznie pozdrawiamy. Oliwka zablokowana, przesuwna. Jedna śrucina sygnalizacyjna mniejsza. Tutaj też około 15 cm, druga. Krótszy przypon, haczyk numer 20. 305 Milo, także no i dzięki temu widać brania. Na tym 4-gramowym przestało być widać brania, więc warto zawsze pokombinować, bo okazuje się, że ryby są, a musicie znaleźć jakąś receptę, żeby je odławiać. No i dzięki temu, że się zmieni ten zestaw, zmieni się tą gramaturę praktycznie o 2 gramy, czyli o połowę, widać brania. Na tamtym spławiku były przytopienia do błantenki, nie szło tego zaciąć, a tutaj już spławik wjeżdża pod wodę i idzie to zaciąć. Także zobaczycie, zaraz może się uda połowić kolejną. Niestety wiosna ma to do siebie, że te ryby jeszcze są takie bardzo ostrożne. Woda zimna. Wjechał pod wodę. Jest ryba. Na tym 4-gramowym spławiku nie było tego widać. No i kolejna płotka, o, niewielka, ale w pinkach. Tak. Znowu bardzo delikatne. Trzeba było przeczekać. O, kolejna płotka. Ładnie są ubarwione, już wiosenne. Kolejna płotka. Jak jest? Stabilnie, słabo. Bardzo delikatnie ryby biorą, nie? Ciężko wciąć. Nie da się wyczuć w ogóle tego brania. Na federze to macie pewnie jeszcze trudniej. Jak na spławiku jest słabo, to tutaj jest jeszcze słabiej. Jak ostatnio mówiliśmy, to tak jak mówiliśmy, tam haczyk 14 i nie było problemu z tymi braniami. Teraz 20. I mają problem, żeby zjeść. Moski ci coś dosypał, mówię ci. Nic nie mówi, cicho siedzi, łowi. Właśnie nawet już teraz też nie łowi. Już też zdechło? Nie, muszę je namierzyć z powrotem. A, czyli GPS. Namierzanie włączone? Tak. Dobra.
patrz! Właśnie nie ma, bo to jest cały czas to samo, nie? Spadła? Minimalne przeróbki. Tu jest wąski i profesjonalne przygotowanie mieszanki. Przesiana 7 razy przez sito, domoczona. Mhm. Klei się. Klei się. A jak na to ryby odpowiadają? Biorą. Biorą. Jeszcze sobie dokładam troszeczkę do koszyczka. Szczyptę? Czyli nie dajesz do zanęty od razu, tylko dokładasz do każdego koszyka, tak? Mhm. Rozumiem. Ale też nie wciąż. Nie idzie wciąć. No. Jest dużo brania, nie idzie wciąć. Mhm. I jaki to jest, myślisz, problem? Nie lubią nas. Myślę, że one jakoś tak samo żerują. No i nie ma tyle tych dużych. Co ostatnio? Czyli popłynęły, może już natarło. O. Jakieś branie, ale... Bardzo anemiczne, nie? Szarpnie i zestawy i tak to właśnie wygląda. Ja jednak ponawiam ofertę i wszystko jest na sprzedaż. Jak przestają brać, to sprzęt idzie na sprzedaż, tak? Tak. Rozumiem. Dobra, oferta aktualna. Wąski, bierzesz? Widzisz? Pięknie, zobaczcie. Wreszcie zaciął grubego konia. Nie ma co filmować. Pokaż go tu, zażar pinakera. Tak. Patrz, jaki gruby okoń. Chyba z Holandii przypłynął. A na tych zdjęciach wyglądały większe, tak mówiłeś. No. A to takie. Patrzcie, wąski znowu odławia. O! Bardzo dużo. To puść ją do wody, niech płynie po rodzinę. Myślę, że jak teraz będziesz chciał nagrać branie, to akurat nie będzie. Tak? Tak zazwyczaj jest. Ja raczej myślę, że jak będzie nagrywał, to przy przecięciu będzie ponagrany. Z bliska zobaczymy ryby. Taki zadowolony wąski. Patrzcie. Zobaczcie, co tu się stało. Jeden łowi. O, ładna pociura. No. Pokaż ją tutaj. Zademonstruj. I pineczka, o, znowu. Wiesz, ty czekałeś na to branie, odszedłeś i od razu. Jaki jest? A popatrzcie, no, a wąski. Masz haczyk 20, jeden rubisik. Nie? Delikatnie zahaczony. I tak ciężko wcięty. A ty co tam masz, pokaż? Europejczyka. Patrzcie, Europejczyka złowił. La. O, piękne. Czyli branie na zawołanie. Coś się dzieje. Coś się dzieje. Wracają do mnie ryby. Ale ryby w paski to nie liczą się. Wracają. To jeszcze najpierw do Piotra płyną, później do ciebie. Zaraz będą mu... Gdzie się wypukało, to co mi dosypał, to teraz... A, teraz będziesz łowił? A, sprzęt już nieaktualny. A, oferta, słuchajcie, po raz drugi nieaktualny. Jeszcze to damy muszą. To się jeszcze zmieni. W zależności od brań. O, jak się chlapnęła, proszę, są ryby. No, ciekawe to, nie? Tak. Są ryby. Panie, chyba leszczyk, co? Odważnie. Weź go tu, pokaż. Odważnie podszedł. Mówiłem, że się wypukało. Tak. Czyli wąski coś dołożył. Coś dosypał mi, no. To są koledzy. Cztery, to już tutaj z powrotem wróciły, wtedy można przyjechać. No, zobacz, jak się rozpędził. No, spadło. Ale piękne branie. Widziałem. Piękne branie u wąskiego. Zobaczcie, niesamowicie holuje. Aha. No, o. Nie, bo już spadł. Także tu są...
Co się stało? Bardzo duże ryby ogólnie. Co się stało, powiedz? Bardzo duże ryby. No to nic. Zaraz będzie następna. Wąski znowu grubą płoć atakuje. I nic nie mówi. I tak znowu cichaczem. Cichaczem. No zobaczcie, jak mi ją ładnie podał. Tak, płociurka. Mówiłem ci, że trzeba zmienić. Zobaczcie, weź podbierak, bo to ładna ryba. Coś czy ma? Nie mam. Zręga. Zręga. Ale ładna. Widziałeś, musieli założyć dobry haczyk. Odwoja mistrza. Jo, dałem mu haczyk taki jak ja łowię i zobaczcie, od razu się łowi. Musisz sobie przypisać połowę. A jak? O, chce mnie dogonić. No, bo nadrabia, widzisz. Nie, no ale to tak jak mówiłem, czy już się zaczyna. Tamten się stępił, nie? Tak. Już się stępił. Piękna ryba. A teraz się pięknie ubarwiona. Naprawdę super ryba. No. Piotr złowi rybę, to wąski od razu atakuje, zobaczcie. No, to nie patyczkuje się, klata i jedzie. O, krump! Nawet jakieś podrabianie. Krump! Takie płociurki. Wiosennie. Płotki odpływają. Nie wezmę. Nie. Nie. Nie puszcza. Spadła. A. Była i spadła. Była i spadła. To co, kończymy szybką sesję. Lokalne kanały odpaliły. Wiosna pomału się budzi. Ryby też się budzą. Także fajny dzień. Grymaśne ryby. Bardzo grymaśne. Ale udało się złowić wąski, piękną zręgę. Poprawił Piotrek drugą. Także powiem wam, że piękne ryby zobaczycie. Parę pojedynczych płoci było takich fajnych, ale no to jeszcze nie te takie, które tutaj da się łowić. Fajne. Duże. Widać, że temperatura jeszcze jest potrzebna, parę stopni ciepła i będzie już naprawdę dobrze. Także co, ruszcie się z domu, śmigajcie na ryby, ryby warto, biorą. Warto już na pewno już. Już czas. Miejsce odwiedzać. Mhm. Tak, my myślę, że za chwilę polecimy gdzieś dalej, o czym się niebawem przekonacie. A teraz pozdrawiamy was, trzymajcie się, do cześć. Zobaczenia. Hej. Patrzcie, ryby chłopaków, bardzo fajne, grube. Rusek. Rusek też się trafił. Także co, do wody. No oczywiście, no, że wypuszczamy. A nie do słoika? Na sztot? Pozdrawiamy z świeżaka. Panie, nie wypuszczaj pan! Ja je zabiorę! Ja go wezmę. Zobaczcie, jak się humor trzyma chłopakom. Taki klip nie można zabierać, szczególnie taki jest. Piękne zdręgi płyną. Super. Do następnego.